Niech będzie pochwalony. Maria zawsze dziewica. Ktoś tutaj chce głęboko zmienić, a właściwie zniszczyć nasz naród. Na to się nie możemy zgodzić. Musimy być tutaj zdecydowani. Musimy być zdecydowani w naszym działaniu. I stąd ta wielka prośba. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym w październiku. Pamiętajcie przedtem, w tych najbliższych miesiącach, by zabiegać o każdego człowieka, o każdego obywatela, bo każdy, kto zostanie przekonany do tej podstawowej, elementarnej naszej racji, to będzie wielka zdobycz. Tu nie można ustawać, nie można się zniechęcać. Trzeba te słowa, które tak często powtarza ojciec dyrektor, aleluja i do przodu, traktować jako wskazanie. Traktować jako wskazanie, które prowadzić nas będzie po raz kolejny do zwycięstwa. Wbrew wszystkiemu, wbrew wszystkim grupom i tym, które są na wschodzie i tym, które są na zachodzie. Bo Polska jest dziś już silna i może zwyciężyć. I zwycięży. Bóg zapłaci.